Zbliżała się Wielkanoc, więc Mateusz posprzątał mieszkanie, spakował się, wsiadł w samochód i wyruszył w podróż do Polski, do swojej rodziny, która wkrótce miała się powiększyć. Tuż po Wielkanocy Mateusz miał zostać ojcem. Niestety w drodze do domu zaginął, przepadł. Przez pół roku nie wiadomo było, co się z nim stało. Dziś nadal tego nie wiadomo. A 6 dni po jego zaginięciu na świat przyszła jego córeczka, Blanka. Zapraszam Was dzisiaj na historię Mateusza Kaweckiego i jego zagadkowej śmierci. W tym odcinku chciałabym poruszyć sprawę, którą już chciałam zająć się jakiś czas temu, jednak kiedy zaczynałam ją dokumentować i pogłębiać, odezwałam się do rodziny naszego dzisiejszego bohatera, który niestety jest też ofiarą tej historii. I na prośbę rodziny poczekałam dokładnie mniej więcej 2 miesiące, aż formalnie zajdą pewne zmiany w tej sprawie i już od kwietnia mogłam się znowu zabrać za temat, więc od nowa obejrzałam wszystko i przeczytałam wszystko, co było na ten temat w sieci dostępne. Sama też zadałam kilka pytań i w wyniku tych wszystkich działań wreszcie mogę opowiedzieć o tej sprawie, która chyba jak mało, która wywarła na mnie tak olbrzymie wrażenie z kilku względów, ale jak usłyszycie cały przebieg wydarzeń i to, co się stało, to, co się właściwie z nią dzieje teraz, no to nie sposób nie przecierać oczu ze zdumienia właściwie w co drugim zdaniu tej historii. Zbliża się Wielkanoc. Nie wiem, czy ten odcinek uda się wyemitować przed Wielkanocą, no ale powiedzmy, że jest taki okres wielkanocny. Co prawda w tym roku to święto przypada prawie miesiąc później niż w zeszłym, ale w zeszłym roku Wielkanoc przypadała 1 kwietnia. 28 marca 2018 roku w Hanowerze mieszka i pracuje Mateusz Kawecki. 30-latek pochodzący z Chudkowa, miejscowości w województwie lubelskim. Mateusz w Hanowerze mieszka już od 5 lat, bo od 2013 roku. Tam pracuje w firmie budowlanej i co też może nie, że rzadko się zdarza, ale jest dużą korzyścią dla Mateusza, to to, że na miejscu jest także jego ojciec, z którym Mateusz mieszka, z którym przebywa, spędza codziennie czas, oni mają bardzo ze sobą dobry kontakt. Część rodziny Mateusza, między innymi mama, została w Polsce. Mateusz ma też siostrę Katarzynę, z którą też jest bardzo zżyty i tworzą wszyscy taką bardzo ciepłą, zgraną rodzinę, która ze sobą się często kontaktuje, co też jest ważne w dalszej części tej historii. Oprócz tego, że Mateusz ma rodzinę, właśnie jest w trakcie zakładania swojej własnej rodziny. Otóż dosłownie za kilka dni ma zostać ojcem. Dlatego też w środę, 28 marca, Mateusz wraca z pracy w okolicach, nie wiem, godziny 18. Kontaktuje się z rodziną, chyba z siostrą, telefonicznie. Mówi jej, że właśnie wrócił z pracy, że musi posprzątać mieszkanie, zrobić pranie, spakować się i wyrusza w drogę. Chciał wyruszyć przed północą z Hanoweru, żeby dojechać mniej więcej rano do Polski. Ale Mateusz nie kieruje się do swojego rodzinnego domu w okolicach Zamościa, czyli do Chudkowa, tylko kieruje się do mieszkania czy domu swojej narzeczonej, która jest w zaawansowanej ciąży. Wszystko dlatego, że Mateusz miał przyjechać w czwartek i w piątek mieli pojechać razem do szpitala. Nie wiem, czy mieli pojechać już tak, żeby się położyć, bo taki był termin porodu, ale z tego, jakie informacje mam, to tak by to wyglądało. I Mateusz jest bardzo przejęty tym, co go czeka, nowym etapem w swoim życiu. Jest bardzo szczęśliwy, że zostanie ojcem. Cieszy się, rozmawia o tym z siostrą, z kuzynką, z mamą. No, bardzo
wyczekuje tej chwili, kiedy będzie mógł w rękach trzymać swoje malutkie, pierwsze w życiu dziecko. Narzeczona mieszka w Lipiej Górze. To jest miejscowość nieopodal Piły, więc taka dość długodystansowa miłość, jeśli nawet chodzi o... Już nie mówię o tym, że Mateusz pracuje w Hanowerze i narzeczona mieszka w Polsce, ale też gdyby mieszkał w Polsce, to mieszkałby bardzo daleko, po kilkaset kilometrów na południowy wschód. Także wszyscy są przygotowani właśnie na taki przebieg wydarzeń, że Mateusz wyruszy z Hanoweru, trafi do Lipiej Góry i stamtąd pojedzie z narzeczoną w piątek do szpitala. Rodzina jest absolutnie pewna tego, że Mateusz do nich na święta nie przyjedzie, więc wszyscy po prostu siedzą na posterunku i czekają na dwa wielkie wydarzenia, na przyjazd Mateusza do Polski, jak i na przyjście na świat dziecka. Około godziny 22, w środę 28 marca, Mateusz rozmawia ze swoją mamą przez telefon. Mają taką dość długą rozmowę, bardzo przyjemną, i Mateusz mówi jej, że chce wyjechać przed północą i udaje mu się wyjechać z Hanoweru około godziny 23:30. Mateusz wybierał zawsze trasę przez Szczecin, która zajmowała mu około 7,5 godziny. No, licząc bez oczywiście przystanków, ale jako że to była Wielkanoc, wszyscy jechali do tego domu na święta, poza tym chyba w czwartek czy w piątek następowało, chyba w czwartek z tego co kojarzę, już było jakieś ograniczenie dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, więc wszyscy tirowcy spieszyli się z tym, żeby gdzieś tam dojechać, bo już wkrótce nastąpi moment, kiedy nie będą się mogli przemieszczać. Mateusz wybiera trasę taką jak zazwyczaj przez Szczecin. Może ona trochę dziwić, dlatego że najprostsza trasa do Lipiej Góry, tak kiedy się to gdzieś tam na mapie wpisze, to jest przez Gorzów Wielkopolski, ale ona podobno jest dużo dłuższa i nawet licząc się z tym, że na trasie przez Szczecin będzie się stało w korkach, to i tak Mateusz zawsze wybierał tę trasę, bo była ona dużo szybsza. Bez przystanków pokonanie trasy Hanower-Lipia Góra zajmuje około 7,5 godziny. No ale wiadomo, że chociażby nie jest to możliwe, żeby tę trasę pokonać bez przystanku, bo trzeba zatankować przynajmniej dwa razy, a do tego jeszcze jakiś, nie wiem, toaleta, postój mały, odpoczynek, posiłek, wiadomo. Więc wyjechawszy od godziny 23:30, zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz, Mateusz powinien w Lipiej Górze być około 7 rano. Natomiast o 10:00, kilka minut po 10:00, dzwoni do niego ojciec. Mateusz odbiera telefon i mówi, że jest w Szczecinie i będzie w Lipiej Górze za jakieś 2 godziny. Ojciec jest trochę zaskoczony tym, że tak późno, bo to już jakby jest 11 godzina podróży mniej więcej, syn jeszcze nie jest na miejscu, no ale mówi, że trafiła mu się straszna podróż, bo nie dość, że stał dwa razy w korkach po kilka godzin, to jeszcze na trasie były 2 wypadki z tirami, więc ta podróż mu się przedłużyła o jakieś 2-3 godziny. Kilka minut po tym telefonie od ojca, o 10:22, pisze SMS-a do swojej narzeczonej o treści: za 2 godziny będę. Ojciec po czasie ten telefon wspomina jako zupełnie normalny, kompletnie nie naznaczony żadnymi nerwami, niepokojem, stresem. A jako że znał Mateusza bardzo dobrze i codziennie z nim rozmawiał, no to wychwyciłby, gdyby coś było nie tak. Wszystko było w porządku. Po 17:00 tego samego dnia, już jest czwartek, 29 marca, narzeczona pisze, czy dzwoni do siostry Mateusza i pyta, gdzie jest Mateusz, bo nie dał jej znać, nie przyjechał do tej pory, ona nie wie, co się z nim dzieje, nie odbiera telefonu. Siostra się trochę niepokoi, aczkolwiek uspokaja ją i mówi, że są fatalne warunki na drogach, że Mateusz dzwonił o 10:00, właściwie to w 10:30 powiedzmy, mówił o tych złych warunkach, więc możliwe, że znowu coś go tam na trasie spotkało, aczkolwiek no, trasę, którą miał pokonać w 2 godziny, po 7 godzinach nadal jej nie pokonał, no było to trochę niepokojące, ale siostra mówi dziewczynie brata, żeby na razie nie wszczynała żadnego alarmu, tylko poczekajmy do 22:00 i wtedy zobaczymy, co się dalej wydarzy. Od
tuż po 22 telefon narzeczonej znowu się powtarza. Mateusza nadal nie ma, nie odzywa się, zero kontaktu. Mama Mateusza, która jest w Zamościu, jedzie na policję i informuje o tej sytuacji na komendzie, czy tam na komisariacie. Natomiast policja uspokaja ją, że jeszcze się nic takiego nie stało, że może coś się stało na trasie, że może samochód się zepsuł, a może Mateusz po prostu zboczył z trasy, coś zjadł, może się przespał, może się czegoś napił i musi odczekać i wstyd mu zadzwonić do rodziny. W każdym razie policja bagatelizuje tę sprawę. Ale mówi rodzinie, że jeżeli to ją uspokoi, to mogą zająć się poszukiwaniami Mateusza na własną rękę. I tak od razu się dzieje. Jako że siostra Mateusza też mieszkała w Hanowerze, od razu zaczyna poszukiwania w tamtym rejonie. I już 30 marca, na drugi dzień, wcześnie rano, mama Mateusza zgłasza zaginięcie syna, ponieważ przez noc nic się nie zmieniło. Zgłasza zaginięcie na policji w Zamościu. A siostra Mateusza, Katarzyna, zgłasza zaginięcie na policji w Hanowerze. Niestety policja niemiecka powiedziała, że ustawowo przez 4 tygodnie nie mogą podjąć żadnych działań, dlatego że sprawa prowadzona jest przez policję polską, a niemiecka nie może ingerować w działania policji z innego kraju. Kiedy mijają 4 tygodnie, siostra Mateusza udaje się ponownie do policji w Hanowerze i okazuje się, że nic w sprawie jej brata nie zrobiono. Policjantka, która kontaktowała się z siostrą, mówi, że to bardzo dziwna sprawa i właściwie na tym kwestia współpracy z policją niemiecką się kończy w tej sprawie. Rodzina bardzo prosi o to, żeby policja sprawdziła logowanie jego telefonu, dlatego że telefon Mateusza był wciąż włączony. Można było usłyszeć sygnał, tylko że Mateusz po prostu tak jakby go nie odbierał. Policja w Zamościu ściągnęła jakąś tam aparaturę. Ja się nie orientuję, jaka to jest aparatura. I kiedy zaczęli sprawdzać lokalizację telefonu, okazało się, że nie mogą sprawdzić lokalizacji, dlatego że w telefonie Mateusza jest karta SIM operatora niemieckiego. Więc oni jako polska policja nie mogą sprawdzić danych logowania telefonów właśnie będących własnością, nie wiem, niemieckich operatorów i każą się udać na jakiś komisariat policji w Niemczech, żeby oni właśnie się tym zajęli. Natomiast kiedy to się dzieje, parę tam, nie wiem, 12 godzin później, bo to robi siostra Mateusza, dowiaduje się od policji niemieckiej, że oni nie mogą tego zrobić, dlatego że Mateusz zaginął na terenie Polski. Wydaje się, że temat telefonu na moment utyka w miejscu, że nie da się nic zrobić, dlatego rodzina szuka kolejnych śladów brata i syna. Więc pierwsze, co przychodzi im do głowy, to monitoring. Na granicy jest monitoring, na wielu stacjach benzynowych jest monitoring, na autostradach jest monitoring. Rodzina występuje z wnioskami do samodzielnie, nawet nie przez policję, tych miejsc z prośbą o zabezpieczenie monitoringu. W części miejsc się udaje, w części nie, a nie udaje się między innymi na granicy. Rodzina wielokrotnie prosi jakby żąda nawet udostępnienia tego monitoringu albo przekazania go chociaż policji. I robi to niejednokrotnie, tylko robią to poszczególni członkowie rodziny, licząc na to, że wreszcie komuś się uda, ale to się nie udaje. Do tej pory, to już taki spoiler może, nie wiadomo, które monitoringi faktycznie udało się sprawdzić, na których coś widać. Przez to też policja przez długi czas twierdzi, że Mateusza w Polsce nie było, że nigdy do Polski nie dojechał, że jego telefon się w Polsce nigdy nie logował. Jakby tego było mało, okazuje się, że zaginięcie Mateusza zostało zaliczone do drugiej kategorii zaginięć, co wiąże się z tym, że zostaje wpisane do jakiejś tam bazy osób zaginionych. Policjanci mają do takiej bazy dostęp, a informacja o zaginięciu zostaje zamieszczona na policyjnych stronach z zaginięciami. Druga kategoria zaginięć to taka kategoria, gdzie aktywnie nie szuka się osób zaginionych, uznając, że ich życie i bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Bliscy Mateusza jeżdżą od stacji benzynowej do stacji, przejeżdżają przez wszystkie stacje benzynowe na trasie, którą mógł się poruszać. Pokazują wszędzie jego zdjęcia, pokazują zdjęcia jego samochodu. Mateusz poruszał się takim starszym BMW, model 525 z 98 roku, o kolorze granatowym z niemiecką rejestracją z Hanoweru, o numerze HLM 680. HLM
680. Nikt takiego samochodu nie kojarzy, natomiast na jednej z stacji benzynowych, tuż przy granicy, mężczyzna, chyba obsługujący tę stację, twierdzi, że na pewno kojarzy twarz Mateusza, nie jest sobie w stanie przypomnieć, w jakich okolicznościach go widział, ale na pewno widział Mateusza. Determinacja w poszukiwaniach jest olbrzymia. Mówię tutaj o bliskich po raz kolejny. Policja niby coś zabezpiecza, niby go szuka, niby coś sprawdza, ale nie wiadomo. Rodzina najpierw udaje się do telewizji. W Telewizji Polskiej chyba 14 kwietnia zostaje wyemitowany pierwszy materiał o Mateuszu. Ktokolwiek widział, w ktokolwiek wie. Potem w czerwcu jest kolejny materiał, już taki bardziej pogłębiony, bo pierwszy materiał był z rodziną w studiu, drugi materiał to już był taki filmowy. Widać, że rodzina chodzi naprawdę po nawet targowiskach gdzieś tam w okolicach przejścia granicznego. Sprawdzają wszystko, co tylko można, rozlepiają plakaty, szukają go gdzieś w internecie, proszą wszystkich o pomoc, ludzie się angażują w to poszukiwania. Co chwilę do rodziny napływają jakieś informacje, że gdzieś był widziany jakiś samochód. Rodzina od razu się na takie miejsce udawała, weryfikowała, czy to jest samochód Mateusza, ale niestety ta weryfikacja była negatywna. To nie był nigdy samochód Mateusza. Następnie rodzina udaje się też po pomoc do Polsatu. Tam dziennikarz Rafał Zalewski podejmuje temat zaginięcia Mateusza, niezwykle tajemniczy temat. W którymś z odcinków Interwencji, też tutaj wrzucam w źródłach, jedzie z rodziną, czy jedzie właściwie do rodziny, do Chutkowa. Tam z nimi rozmawia, patrzy, jak oni sobie radzą z tą tragedią, jak działają. Też przy Rafale Zalewskim dochodzi do spotkania z jasnowidzem Krzysztofem Jackowskim. Wizja Krzysztofa Jackowskiego mówiła o tym, że w sobotę wielkanocną, czyli 31 marca, Mateusz jechał samochodem i na łuku między Mirosławcem a Wałczem wypadł z trasy i spadł gdzieś na pobocze w jakieś bagniste tereny samochodem i tam umarł. Rodzina oczywiście od razu jedzie na miejsce opisane przez jasnowidza, sprawdza, no i te słowa się nie potwierdzają. Przez kolejne miesiące w sprawie Mateusza nic się nie posuwa do przodu. Jedyne, co się udaje zrobić, to jakimś cudem złamać hasło Mateusza na Facebooka i wtedy rodzina odkrywa, że policja poszukuje Mateusza, wysyłając mu wiadomości na Facebooku, co trochę ich rozsierdza, bo ja z jednej strony rozumiem, jeżeli oni zakładają, że Mateusz po prostu zniknął z własnej woli, no to piszą do niego wiadomość pod tytułem: Panie Mateuszu, rodzina się bardzo martwi, czy może pan się odezwać i dać nam znać, że pan żyje, żebyśmy po prostu wiedzieli, co się dzieje. Natomiast rodzina odbiera to jako kompletną amatorszczyznę i absolutnie im się też nie dziwię, dlatego że podstawowych rzeczy i takich czynności mogących doprowadzić do ustalenia chociażby przybliżonych koordynatów Mateusza ostatnich nie byli w stanie wykonać i właśnie robią takie czynności, które właściwie mógł zrobić każdy, kto posiadał komputer i znalazł Mateusza w wyszukiwarce. Nie udaje się ustalić lokalizację telefonu, mimo że przez kilka dni po jego zaginięciu telefon był cały czas włączony. 30 marca, czyli dzień po zaginięciu Mateusza, z jego telefonu zostaje wykonane połączenie wychodzące. Mateusz dzwoni do swojego stryjka, natomiast jest to bardzo krótkie połączenie, które nie zdołało się odbić już od telefonu wujka. To znaczy wujek nie dostał żadnego telefonu, nie otrzymał żadnego połączenia, to jest sprawdzone. Natomiast takie połączenie wyszło i pewnie trwało dosłownie jakiś ułamek sekundy z telefonu Mateusza. Mija kilka miesięcy, mija upalne lato i 12 września w środę mama Mateusza robi coś przy drzewie. Widzi ją sąsiad i podchodzi do niej. Chwilę rozmawiają i on pyta, czy udało się ustalić, jakie zwierzę zdechło w okolicach stodoły, ponieważ od kilku tygodni unosił się tam taki zapach padliny i wszyscy faktycznie byli tym w jakiś sposób, może nie zaaferowani, ale był to jakiś temat. Natomiast ten zapach nie był jakiś mocno intensywny, więc wszyscy się tak delikatnie zastanawiali, czy to może czyjś kot, czy to czyjś pies i tak dalej. Sąsiad pyta mamy, mama mówi, że dalej nie wiadomo.
Więc sąsiad pyta, czy przeszukała całą stodołę dokładnie, czy patrzyła też na takim stryżku, do którego dostęp jest tylko właściwie przez po wdrapaniu się na drabinę. Mama Mateusza odpowiada, że nie i sąsiad oferuje jej, że może on sprawdzi. Kobieta się zgadza, mężczyzna wchodzi na strych i na słomie widzi jakąś taką czarną płachtę. Schodzi na dół, mówi do mamy, czy kojarzy coś takiego. No mówi, że nie i prosi go, czy mógłby sprawdzić, co to takiego. Mężczyzna się zgadza, wchodzi ponownie do tej stodoły, na ten strych i wtedy odkrywa, że ta płachta, która leży na słomie, to ciało człowieka. Na miejsce przyjeżdża policja, zabezpiecza to miejsce odkrycia zwłok. Jest to dość drastyczny widok, dlatego że na belce podtrzymującej dach widać linę, na której są dwie pętle, więc wygląda to tak, jakby Mateusz się tam powiesił. Natomiast jego ciało leży na podłodze w częściach. Osobno leży głowa, osobno leży reszta ciała. Co ważne, w czaszce Mateusza brakowało zębów. Co więcej, jego zęby znajdowały się na tym miejscu, tylko były wybite. Ale to, co budzi największe wątpliwości, to to, że zęby były przyklejone do ubrania. Wyglądało to tak, jakby były zlepione krwią, co sugerowałoby, że przed śmiercią Mateusz został ciężko pobity i krew, która wypłynęła w trakcie wybicia zębów, wiadomo, że krwawienie jest obfite bardzo, spowodowała razem ze śliną przyklejenie się i zaschnięcie tego całego materiału razem z zębami, przyschnięcie do ubrań. Siostra Mateusza, Katarzyna, kontaktowała się z dentystą, który powiedział jej, że zęby samoistnie nie mogą tak po prostu wypaść z czaszki. Nawet jeżeli Mateusz wisiał i spadł na podłoże, to i tak przy takim upadku z tak stosunkowo niewielkiej wysokości, a do tego na miękkie podłoże, bo przypominam, że tam na strychu była słoma, no niemożliwe jest to, żeby zęby wypadły. Zresztą pewnie znacie różne przypadki odnalezienia czaszek czy zwłok ludzkich po wielu, wielu latach i często dokonuje się identyfikacji osoby po uzębieniu. To uzębienie cały czas tam jest. Wyrwać ząb nawet z czaszki jest bardzo trudno, więc z bardzo dużą pewnością można stwierdzić, że głowa Mateusza doznała jakiegoś bardzo dużego urazu przed samą śmiercią. Policja zabiera ciało Mateusza, zabiera też wszystkie rzeczy, które przy nim znaleziono, czyli plecak, portfel oraz telefon, który miał w kieszeni. Przy Mateuszu nie udaje się znaleźć zarówno dowodu rejestracyjnego, jak i kluczyków do samochodu, a także całego samochodu. Kiedy policja oddaje rzeczy rodzinie, rodzina je przegląda i w rzeczach zabezpieczonych przy tych zwłokach znajdują butelkę plastikową po wodzie, w której tam trochę jest wody na dnie, a w tej butelce mnóstwo niedopałków papierosów. Na tych niedopałkach mogą się znajdować ślady biologiczne ewentualnych sprawców zabójstwa. Oprócz tego znaleziono także karton soku pomarańczowego, co jest bardzo ciekawe, dlatego że Mateusz nigdy nie pił soku pomarańczowego. Nie wiem, czy go nie lubił, ale na pewno nie miał w zwyczaju picia soku pomarańczowego, co bardzo zdziwiło rodziny. Ja zawsze wierzę w takie drobne sygnały, które są zupełnie obojętne dla ludzi postronnych, natomiast kiedy kogoś się bardzo dobrze zna się jego zwyczaje i dla kogoś picie soku pomarańczowego jest najnormalniejszą rzeczą na świecie, podczas gdy dla kogoś innego może być czymś wręcz niewyobrażalnym, sugerującym, że coś na pewno jest nie tak. Kiedy policja, która zabezpieczała miejsce odkrycia zwłok, już pakuje się do wyjazdu, mama i siostra pytają, czy na pewno wszystko przeszukali. Policja odpowiada, że no wstępnie to tak, ale ta stodoła jest tak duża i musieliby z sitkiem przesiewać każde źdźbło, które tam leży i zajęłoby im to 2 tygodnie, więc oni się tego nie podejmą. Natomiast jeżeli rodzina ma na to ochotę i czas, to niech to zrobi, a jeżeli coś znajdzie, to niech to odeśle na policję. Rodzina jest tym zbulwersowana, absolutnie się nie dziwię, to jest po prostu no, przez głowę nie potrafi mi przejść myśl, która w jakikolwiek sposób usprawiedliwiłaby tak chamski, bo to jest naprawdę chamski tekst do rodziny, absolutnie nie na miejscu, skrajnie nieprofesjonalny.
a już w ogóle tak z drugiej strony zupełnie na chłodno, no to jeżeli na przykład członek rodziny byłby podejrzany, to przecież znajdując jakieś części ciała, może ukrywać dowody. No mówię to zupełnie hipotetycznie, bo nie sądzę, żeby tak było, ale no co to jest w ogóle za tekst służb, które mają wyjaśnić czyjąś śmierć? Więc to przemawia bardziej za argumentem takim, że policja wcale nie wyjaśnia różnych, czy prokuratura wcale nie wyjaśnia różnych scenariuszy, tylko wyjaśnia jedną, która jest dla nich najłatwiejsza. Skoro zaginął, skoro była pętla, skoro się znalazł w stodole pod domem, no to znaczy, że popełnił samobójstwo, bo może go życie przerosło. No i skutki tego podejścia już widać kilka dni później, bo 14 września rodzina, sprzątając stodołę, znajduje but, który wcale nie był nigdzie ukryty pod słomą, gdzieś tam po prostu leżał na widoku. I to był but Mateusza, w którym znajdowała się skarpeta, a w tej skarpecie znajdowały się resztki stopy. I teraz wyobraźmy sobie, że ta stopa zostaje znaleziona 2 dni po zabezpieczeniu tego miejsca, po zabraniu zwłok, i zostaje przeprowadzona sekcja zwłok bez całej części ciała i nikt w tej sekcji zwłok nie zauważa brakującego elementu nogi. Stopa jest ważnym elementem nogi. Co więcej, po czasie, w grudniu, rodzina dowiaduje się, że w zwłokach Mateusza brakowało także śródręcza z paliczkami, i do tej pory nie wiadomo, a mamy kwiecień 2019 roku, czy Mateusz Kawecki został pochowany kompletny. Wszystko wskazuje na to, że nie został pochowany kompletny. Pewnie wszystkim teraz przez głowę przechodzi pytanie, jak to możliwe, że ciało Mateusza znajdowało się w stodole pod domem rodziców na drugim krańcu Polski, mimo że jechał do Lipiej Góry niedaleko Piły. W jaki sposób można było przeoczyć ciało dorosłego człowieka wiszące na linie w stodole? Jest to bardzo dziwne i właściwie nie do wytłumaczenia, dlatego że ta stodoła była ogólnodostępna, ona była otwarta na oścież, szczególnie latem. W tej stodole znajdowały się różne sprzęty, z których rodzina korzystała w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Była tam na przykład przyczepa, były jakieś sprzęty. To też jest tak, że tam stodoła wewnątrz, możecie sobie to doskonale zobaczyć w materiałach interwencji oraz w Państwo w Państwie, w tej stodole nie było takich wewnętrznych ścian, które ograniczałyby w jakikolwiek sposób widoczność. Ten stryszek, o którym mowa, jest widoczny z parteru. Widać dokładnie tę belkę, na której Mateusz miałby zawisnąć. I teraz jest taka sytuacja, że rodzina do tej stodoły bardzo często wchodziła, dosłownie kilka razy dziennie, na tym strychu też przebywała. Więc jest to absolutnie niemożliwe, żeby Mateusz tam był i nie został od marca do września zauważony. Ale jako że rodzina bardzo nagłaśniała tę sprawę w mediach, w prasie, wszędzie gdzie mogła, i dość powszechną informacją było to, że na przełomie maja i czerwca będą prowadzone takie szeroko zakrojone poszukiwania Mateusza. Dokładnie od 15 maja do 15 czerwca. 27 maja były takie olbrzymie poszukiwania poza Chudkowem, no bo jakby nikt nie podejrzewał, że Mateusz może tam być. I było wiadome, że w tym czasie w Chudkowie, w tym domu rodzinnym, nikogo nie będzie. Rodzina się angażuje w te poszukiwania, zostawiają dom, wracają tam w czerwcu i od czerwca do września czuć dziwny zapach padliny, co nikogo jakoś strasznie niepokoi. No, takie rzeczy się na wsi zdarzają, kto mieszka na wsi, ten wie. I wciąż stodoła jest otwarta, do stodoły można się normalnie dostać, nic tam nie widać. Ciało znaleziono na ziemi, na podłodze tego strychu, więc tak sobie myślę, oczywiście to jest moje gdybanie, ale jeżeli ciało Mateusza zostało tam podrzucone, na co bardzo wiele rzeczy wskazuje, to faktycznie ktoś, kto stał sobie gdzieś tam na ziemi, mógł nie zauważyć, jeżeli to ciało tam leżało, nie wisiało, ale leżało. Takie stodoły no nie mają okien połaciowych, tam zazwyczaj jest ciemno, więc można przeoczyć ewentualnie linę, która gdzieś by wisiała na jakiejś belce. Tym bardziej, że co też widać na materiałach, że w stodołach jest bardzo dużo różnych sznurków i lin służących do wiązania słomy, jakichś linek, pasków. No, zawsze tego było mnóstwo. Nawet jak ja jeździłam na wieś, to w stodole i w takich różnych komórkach były całe takie wielkie pęki
różnego typu sznurków, więc nawet jeżeli gdzieś tam ten sznur wisiał, to mógł zostać niezauważony. Datę śmierci, którą Mateusz ma wpisaną w dokumentach, określono na 28 marca, co rodzinę bulwersuje, dlatego że 28 marca wszyscy z nim jeszcze rozmawiali, są w stanie stwierdzić na 100%, że Mateusz wtedy żył, 29 także żył. Jest podejrzenie, że skoro z tego telefonu 30 marca wykonywano połączenie, możliwe, że Mateusz jeszcze wtedy żył. Więc data śmierci Mateusza jest stwierdzona nie wiadomo na jakiej podstawie, to po pierwsze. Po drugie, ta sekcja zostaje przeprowadzona i nigdzie nie zostaje zgłoszone, że brakuje jakiejkolwiek części ciała. Absolutnie zastanawiającym jest fakt, w jaki sposób ta sekcja zwłok została przeprowadzona. No, należy przypuszczać, że nie była to profesjonalna sekcja zwłok i daleko odbiega od jakiegokolwiek profesjonalizmu. Rodzina jest wstrząśnięta i trudno się dziwić. Co więcej, na drugi dzień po wszystkich pracach na miejscu odkrycia ciała Mateusza, przyjeżdża policja i oddaje rodzinie w dwóch workach rzeczy Mateusza, czyli ubrania, w których był, plecak, wszystkie jego rzeczy. No i rodzina jest wstrząśnięta, że te rzeczy nie są badane, bo rodzina absolutnie w ogóle wyklucza, że Mateusz mógłby się powiesić. Po drugie, dlaczego zrobił to w Chudkowie, skoro miał jechać do tej Lipiej Góry? Po trzecie, gdzie jest jego samochód? Po czwarte, to jest niemożliwe, żeby przez tyle miesięcy, od marca do września, przez pół roku, w tak wielkim upale, w tak gorącym i suchym lecie, w stodole, w której każdy z rodziny był po kilka razy dziennie, która była otwarta i ogólnodostępna dla wszystkich, no może nie dla wszystkich, ale była ogólnodostępna, do której każdy zaglądał, po której każdy się kręcił. Mateusz wisiał na sznurze pewnie przez kilka tygodni, potem leżał tam przez kilka miesięcy i nikt nie poczuł zapachu, nikt go nie zauważył. No to jest po prostu niewyobrażalne. Co więcej, Rafał Zalewski, dziennikarz interwencji, który był tam właśnie w Chudkowie na miejscu, kiedy jeszcze rodzina poszukiwała Mateusza żywego, mówi sam, że on by w życiu nie uwierzył w tę historię, gdyby nie był tam na miejscu, bo on przechadzał się po całym podwórku, po całym gospodarstwie domowym, stał przy tej stodole, która była otwarta, mówi, że dosłownie kilka centymetrów od tych drzwi stał i mówi, że nie czuł absolutnie żadnego zapachu. Bardzo wiele wskazuje na to, że zarówno zaznania rodziny, jak i stan znalezienia, jakby stan zwłok w momencie ich znalezienia, to, że tam nie było zębów, to, że nie było dokumentów, kluczyków oraz samochodu, to, że te zwłoki tam podobno leżały przez pół roku i były kompletnie niezauważone. No, wiele wskazuje na to, że Mateusz padł ofiarą jakiegoś przestępstwa. Wiele wskazuje na to, że jego zwłoki zostały tam podrzucone. Wyobraźmy sobie na przykład teraz taki scenariusz, że Mateusz faktycznie jest świadkiem jakiegoś wydarzenia. Ktoś, nie wiem, postanawia go uciszyć, czy na przykład morduje go, zabija. I żeby odrzucić wszelkie i odsunąć wszelkie podejrzenia od siebie, sprawdza gdzieś, nie wiem, gdzieś w dokumentach, gdzie on jest zameldowany i podrzuca jego zwłok i pozoruje samobójstwo. Oczywiście wiem, że to brzmi dość nieprawdopodobnie, ale równie nieprawdopodobnie brzmi jego samobójstwo. Nawet jeżeli to samobójstwo popełnił, to gdzie jest jego samochód? Gdzie są te dokumenty? Gdzie są kluczyki? Nawet jeżeli ten samochód na przykład Mateusz sprzedał, to dlaczego nie ma nikogo, kto by się zgłosił na policję z informacją, że hej, przecież ja kupiłem ten samochód, to jest mój samochód, kupiłem go od Mateusza wtedy i wtedy, bo on mi go sprzedał. No, nic się nie trzyma kupy, natomiast policja i prokuratura prowadzą śledztwo pod kątem samobójstwa. Prokurator nadrzędny z prokuratury w Zamościu twierdzi, że oględziny miejsca zwłok zostały przeprowadzone profesjonalnie, sekcja zwłok była profesjonalna, wszystko jest profesjonalne i w najlepszym porządku, a prawda jest taka, że nie zostało ustalone przez policję właściwie nic. Forsowany jest tylko jeden scenariusz, mianowicie taki, że Mateusz popełnił samobójstwo, ale wciąż on nie jest w żaden sposób logicznie wytłumaczony. Nie są wytłumaczone kwestie takie jak to, dlaczego Mateusz w trakcie podróży cały czas mówi, gdzie jest, gdzie się znajduje, że za 2 godziny będzie w Lipiej Górze, która znajduje się obok Piły, a finalnie ląduje pod Zamościem, w stodole rodziny, w rodzinnej stodole. No, coś niebywale niewytłumaczalnego w ogóle. Niewytłumaczalne jest dla mnie to, w jaki sposób on się tam znalazł.
dlaczego się tam znalazł, jakim cudem, co spowodowało, że akurat tam. A drugi aspekt tej sprawy to to, w jaki sposób prowadzone są od samego początku czynności. To dlaczego nie zostały ustalone logowania się telefonu do BTS-ów. Dlaczego nie ustalono billingów od razu. Dlaczego nie zabezpieczono monitoringu na trasie Mateusza. Dlaczego jego zaginięciu nadano drugą kategorię. Dlaczego w taki opieszały sposób były prowadzone wszystkie czynności. Dlaczego na miejscu znalezienia zwłok nagle pominięto but, w którym była jeszcze stopa. Dlaczego rodzinie po kilkudziesięciu godzinach od znalezienia zwłok oddano wszystkie rzeczy, które były na miejscu właśnie odnalezienia zwłok. Dlaczego nie poddano ich dalszym badaniom kryminalistycznym? Przecież na tych ubraniach mogą się znajdować ślady ewentualnego sprawcy, jego odciski palców. Siostra Mateusza twierdzi, że na tych ubraniach jest krew, co zresztą widać na jednym ze zdjęć, właśnie na filmie, który rodzina nagrała sama, kiedy te rzeczy z policji przyjechały do nich z powrotem w takich workach, tak niechlujnie w ogóle, nawet nie oznaczone jako żadne dowody, nic, po prostu takie, wiecie, wory na śmieci, w których są te ubrania w strasznym stanie. I na bluzie widać w pewnym miejscu takie brunatne plamy, które wyglądają jak plamy krwi. No i teraz czyje to są plamy krwi Mateusza? Czy to są plamy krwi od pobicia? Czy to są plamy krwi sprawcy? Mnóstwo jest różnych opcji. Co więcej, policja cały czas twierdzi, że robi wszystko, by wyjaśnić jego śmierć. Prokuratura twierdzi, że wszystkie czynności były prowadzone na najwyższym poziomie, zgodnie z kanonem w ogóle pracy prokuratorów i tak dalej, i tak dalej. No gołym okiem widać, że tak nie było i myślę, że wielu z nas, mając taką wiedzę z seriali kryminalnych, wie o tym, że w taki sposób się nie zabezpiecza miejsca zwłok. No dla mnie sprawa jest niebywale zagadkowa pod wieloma względami. Jest jeden bardzo ciekawy wątek. Otóż kiedy rodzina Mateusza jeździła na trasie, którą miał przebyć 28 i 29 marca, dowiedziała się, że tego samego dnia, 29 marca, na tej samej trasie, którą poruszał się Mateusz, tego samego dnia zaginęła ciężarówka wioząca na naczepie kilkadziesiąt samochodów. Oprócz tej ciężarówki zaginął także jej kierowca. Rodzina o tej informacji dowiaduje się na jednej ze stacji benzynowych na trasie, po którą poruszał się Mateusz, od pracownicy tej stacji, więc od razu udaje się na policję i chcę wyjaśnić, zapytać, czy taka sytuacja miała miejsce. I policja takiej kradzieży nie potwierdza. Czy faktycznie doszło do takiego zdarzenia, czy jest jakaś tajemnica Poliszynela, o której wszyscy wiedzą, nikt nie mówi, czy jest to jakaś tajemnicza sprawa, o której policja woli nie wspominać. Czy Mateusz był świadkiem jakiegoś wydarzenia i poniósł tego najwyższą cenę? No, trudno jednoznacznie stwierdzić, ale no, trudno też nie łączyć takich kropek, jeżeli faktycznie one gdzieś tam wystąpiły. Zastanawiające natomiast jest to, że jego ciało znalazło się potem kilkaset kilometrów dalej, właściwie w samym domu. Może było to jakieś symboliczne oddanie go rodzinie, no nie wiem. Ale to jeszcze bardziej pokazuje, jak bardzo ta sprawa jest niezwykła, przedziwna, skomplikowana i wciąż niewyjaśniona. Dlatego mam do Was apel, bo wiem, że sporo osób ogląda te filmy i w przeciwieństwie do tego, co się gdzieś pokazuje w telewizji czy w gazetach, te filmy na YouTubie żyją dużo dłużej i do nich można trafić nawet po kilku latach i one cały czas są tak samo aktualne jak te, które zostały wrzucone wczoraj. Więc liczę na to, że ten film także dotrze do osób, które być może podróżowały tego dnia po trasie ze Szczecina do Piły albo do Zamościa, które kojarzą samochód Mateusza, czyli BMW model 525 z 98 roku, granatowy, o rejestracji HLM680. Być może kojarzą samego Mateusza, być może wiedzą, co się z nim stało, może mają jakieś informacje, coś słyszeli, coś skojarzyli, może coś się komuś wydawało. Wszystkie takie informacje przekażcie proszę policji, a oczywiście anonimowo. Można to zrobić zgłaszając się na najbliższy posterunek policji albo po prostu telefonicznie. I być może wkrótce uda się wyjaśnić tak trudną, dziwną, niewytłumaczalną zagadkę śmierci Mateusza Kaweckiego.
Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dotrze do kogoś, kto wie coś na ten temat i kto postanowi się odezwać w tej sprawie. Niekoniecznie do mnie, ale raczej na policję. Wiem, że takie sprawy wzbudzają w Was wiele emocji, bardziej niż te rozwiązane, ale właśnie ze względu na to, że te sprawy wciąż są niewyjaśnione, że one są wciąż aktualne, bardzo Was proszę o to, żebyście pamiętali o tym, pisząc komentarze, że wciąż żyją bliscy Mateusza, to są ludzie, którzy mają emocje, więc nawet jeżeli przyjdzie Wam do głowy wydawać jakieś osądy, to przemyślcie to 20 razy, czy warto pisać takie komentarze. Ja też ze swojej strony od razu mogę powiedzieć, że wszystkie komentarze, które będą obrażały kogokolwiek, będą wulgarne, to będą komentarze usuwane, a jeżeli tego się pojawi dużo, to niestety będę musiała zablokować możliwość komentarzy pod odcinkiem. Tak zrobiłam w dwóch poprzednich odcinkach o Iwonie Wieczorek, jak i o pani Wandzie Szeptun. Wszystko dlatego, że ja nie jestem w stanie zapanować nad tymi komentarzami. Nawet jeżeli dostaję powiadomienie o nowym komentarzu, to już nie dostaję powiadomień o tych wszystkich komentarzach, które się pojawiają jako odpowiedzi do innych. I niestety, no, ja nie chcę, żeby pod filmami pojawiały się dane personalne osób, oskarżenia, naprawdę bardzo nieprzyjemne komentarze na temat rodziny, które niczego nie wnoszą, a są tylko jakąś okazją do tego, żeby kogoś upodlić, poniżyć, nie wiem, zbesztać. Więc takiej rzeczy ja nie chcę mieć na tym kanale i tego nigdy nie będę akceptować i tolerować. Jeżeli chcecie wziąć udział w dyskusji, która jest bezpieczna i na którą mam wpływ, to zapraszam Was do grupy na Facebooku poświęconej temu podcastowi. Nazywa się Piąte Nie Zabijaj. Link znajdziecie w opisie filmu. Tam można spokojnie podyskutować, nawet jeżeli jakieś komentarze są wyłączone na YouTubie. Niestety, no, ja na YouTuba nie mam takiego wpływu, jaki mam w zamkniętej grupie na Facebooku, więc tak tylko apeluję do Waszego zdrowego rozsądku i ja się kieruję taką zasadą, że sama nie piszę takich komentarzy, których bym nie chciała przeczytać. Więc miejcie to na uwadze. Przy okazji przypominam, że możecie wspierać mnie na Patronite. Już uzbierało się tam kilkudziesięciu patronów, za co bardzo dziękuję. Dzięki temu udało mi się osiągnąć dwa już cele. Do kolejnego brakuje dosłownie kilkudziesięciu złotych, a trzeci cel, czyli ten kolejny do osiągnięcia, gwarantuje dwa odcinki Piąte Nie Zabijaj w miesiącu, więc to jest moim zdaniem bardzo dużo. Jak na to, ile trzeba temu poświęcić pracy. Więc zachęcam, jeżeli lubicie ten kanał, to wspierajcie mnie na Patronite, bo no, to się nawet rymuje. Bo Wasza pomoc ma faktyczne przełożenie na to, ile dostajecie treści. Tymczasem żegnam się z Wami i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.